Paliwa E10 to temat, który nadal wzbudza wiele kontrowersji, wiele emocji. To również temat, o którym wydawałoby się, że powiedziano już wszystko. Wszystko poza tym, jak to paliwo sprawdza się, a właściwie jak wpływa na samochody klasyczne. Na przykład takie jak ten Opel Calibra, który jest bohaterem naszego styczniowego wydania magazynu Classic Auto. Tego samochodu nie ma w tym rządowym spisie, na którym można sobie sprawdzać, czy to nowe paliwo nadaje się do danego modelu, czy nie. Więc nadal myślę, że w przypadku samochodów starszych, ale tych naprawdę starszych, które mają 30, 40, 50 i więcej lat, jest wiele niewiadomych. Dlatego magazyn Classic Auto postanowił zasięgnąć opinii, wiedzy prawdziwych ekspertów, najlepszych ekspertów, którzy odpowiedzą na ważne pytania. Zapraszam. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Od 1 stycznia na stacjach benzynowych znajdziemy nowe paliwo. Tradycyjną 95-oktanową benzynę bezołowiową zastąpił odpowiednik z dopiskiem E10. Wskazuje on na udział 10% biokomponentów w tym paliwie, którym w tym przypadku jest etanol, czyli alkohol. Ale pojawienie się alkoholu to nie zawsze dobra wiadomość, szczególnie w silniku, ponieważ dodatek ten posiada silne właściwości higroskopijne. Wiele już powiedziano i napisano na ten temat, ale w Classic Auto skupimy się konkretnie na problemie, czy i czym grozi stosowanie benzyny E10 w samochodach klasycznych. To żeby odpowiedzieć na to pytanie, dotarłem do firmy Upcar Oldtimer, gdzie jest ze mną pan Bogdan. Myślę, że jeden z największych autorytetów, jeśli chodzi o gaźniki w Polsce. Osoba bardzo doświadczona, bo pan od jak dawna z gaźnikami ma do czynienia? No już od lat, koniec lat 70. powiedzmy, kiedy przyszedłem z Pimotu do Polnozbytu i tam tak się zaczęło. Czyli ponieważ właściwie pan przerobił wszystkie samochody, też różne typy paliwa, prawda? No bo to były te wszystkie, ołowiowa, niebieskie, żółte. Tak, tak. Wcześniej w takim razie też rozumiem konstrukcję, jakieś proste polskie samochody, no a teraz tak jak widzimy dookoła, za nami stoi przedwojenny Bentley, więc nawet także te najbardziej ekskluzywne, skomplikowane samochody. W tej chwili tak. Bo ponieważ jest taki boom na te klasyki, więc rzeczywiście teraz już, tak jak widać, trochę inne samochody reguluje. Może zacznijmy od tego, co właściwie grozi w praktyce stosowanie paliwa E10 w samochodach z gaźnikiem. No najbardziej to może pokażę tutaj. One są jednak czułe na wilgoć. I ten gaźnik stał no dosyć długo, kilkanaście lat i widać, jaka jest reakcja. Oczywiście jak się będzie jeździło, no to będzie znacznie mniejszy procent tego, ale też jednak on reaguje. One nie są hermetyczne i nawet jak jest, kiedy jest też niebezpieczny, klasykami się jeździ niecodziennie, prawda? I one jak stoją, ona odparowuje, a ta wilgoć wchodzi właśnie w te wszystkie elementy i to się osadza. Tutaj mam drugi przykład, to klient jeździ tym samochodem 3 razy w roku. To jest polonezowski gaźnik. On w kwietniu odpala samochód po zimie i później jeszcze jedzie na urlop i w październiku ostatni robi kurs. I tutaj wyraźnie widać, jak właśnie, jakie są osady. Tu, gdzie jest poziom paliwa, no to właśnie wyraźnie widać, prawda? Z tym, że no mówię, to się otworzyło przez kilka lat, to nie jest od razu, prawda? Ale teraz jak jeszcze będzie te 5% więcej, no to po prostu trochę szybciej to potrafi zareagować ta wilgoć. W takim razie co możemy z tym zrobić? Jak zapobiegać takiemu zjawisku? No bo jakby teraz to najprostsze rozwiązanie, o którym słyszymy, no to jest, że można lać paliwo 9.8, które cały czas ma zachowany tą zawartość do 5%. No przy czym też jak myślałem, przecież tutaj mamy konstrukcję wywodzącą się z bardzo dawnych czasów, która ma jakieś pół wieku, ale to też jakby nie były, myślę, silniki, które powstawały z myślą o stosowaniu z kolei paliwa 98. Tak, 98, prawda? Z tym, że ja już jeździłem dużo wcześniej, jak jeździłem polonezem na 98 i uważam, że się bardzo dobrze sprawował, tylko trzeba skorygować zapłon. Okej, czyli to jest rozwiązanie. To jest bardzo prosta sprawa, bo to sobie aparatem, nawet jak się nie ma z lampy stroboskopowej, to po prostu ja zawsze przyspieszałem. Jechał 1, 2, 3, prawda, i słyszę, że dzwoni, no to troszeczkę, tak ostro, dosyć zdecydowanie jechałem, no to troszeczkę cofałem zapłon. I taka jedna, druga próba, aż w końcu to się mnie wyciszyło i tak zostawiałem.
Pan Bogdan przygotował dla nas dwa doświadczenia. Pierwsze pokazuje nam, jak na alkohol reagują elementy, które znajdziemy w silniku samochodu klasycznego, na przykład uszczelki w gaźniku lub przewody paliwowe. Ja to wczoraj dopiero, bo się dowiedziałem. Tutaj 40% wlałem spirytusu, a reszta to jest benzyna. I dobre... Powiedzmy, to jest takie hipotetycznie jakby paliwo E40, gdyby takie tak, kiedyś tak, istniało. Powiedzmy, bo chciałem przyspieszyć. Tak, no właśnie, czyli to jest na potrzeby eksperymentu. Przy czym to pokazuje zjawisko, które w jakimś tam dłuższym okresie by zaszło, prawda? Na pewno, tak. Jeden O-ring to jest... pewny, bo kupiłem z firmy, która gwarantuje, że on jest i odporny na wszystko, na całą, znaczy na różne tam rodzaje chemii. Uh-huh. Więc go włożyłem. Uh-huh. A drugi taki, jak jest z zestawów naprawczych do gaźników. Uh-huh. I zresztą widać już chyba, wiesz, ja może tutaj podłożę. Jak mniej więcej... I one w tym samym czasie były wrzucone. Tak, tak, właśnie. Równocześnie. I takie same wielkości. Jaka reakcja jest? Tak, tak. Niesamowita. No zupełnie to był ten sam wymiar. Aha. I poza tym ten jest taki, jak się go... stawia opór, a ten już się taki robi oślizły. Ja czuję, że po pewnym czasie no on się w ogóle może rozleć. Tylko, że to będzie trwało, to nie będzie tak... Tak. No ale już nawet w tym momencie na pewno by już swoje widać, parametry tak. stracił, prawda? To już by było tak, że jednak nie trzymałby, nie spełniałby swojego zadania tak jak a miało. A druga sprawa, przepony, one zależy z jakiego materiału. Jedne będą sztywniały, tak jak ta. Ona już stwardniała i przestała działać. Bo ona powinna być tak jak harmonijka, mięciutka być, prawda? A tutaj już stwardniała. Jak będzie jeszcze inny materiał, to może być taka w ogóle, znaczy prawie że prześwity, no bo ona wypłucze. Zobaczcie, wystarczyła tylko jedna noc, żeby już pokazać taką różnicę pomiędzy O-ringami różnych producentów, jak one się zdegradowały właściwie, można, znaczy przynajmniej jeden z nich się tak, zdegradował, tak. prawda? Bo często te zestawy naprawcze do gaźników to są, jednak kupują klienci z Chin. Znaczy tam jest nie napisane, że to z Chin, prawda, ale i niestety tam jest różna jakość tego materiału. Tutaj mam gwarantowane, bo to sprawdziłem i oni mają całą litanię, na jaką chemię nie reaguje. No i rzeczywiście ten się zachował tak, jak był przed włożeniem, a ten spół. Drugie doświadczenie obrazuje, jak reaguje woda z benzyną, a jak ze spirytusem. To jest woda, tylko że zabarwiłem, żeby było widać. I tu jest benzynka i 40% wlałem, bo żeby przyspieszyć, znaczy żeby to wyraźnie było widoczne. I prawda, widać, że w benzynie, w takiej, ona się, jednak ona się nie wiąże, prawda? A wlejmy to do, tu jest akurat czysty spirytus, momentalnie się połączyła. I mało tego, że ona się jeszcze łączy, ta woda, która jest w zbiorniku, to jeszcze chłonie z zewnątrz, z powietrza. Ale w takim razie, z tego co jakby rozumiem, no skoro powstają też choćby takie O-ringi, które już są odporne bardziej na działanie nawet, powiedzmy, potencjalnie paliwa E40, czy jest możliwe, czy to jest też jakiś wyjście, żeby po prostu w swoim samochodzie zastosować, w swoim klasyku zastosować podzespoły, które będą lepiej przygotowywały taki silnik na bioetanolu? Tak, to firmy, które do tej pory produkują gaźniki, tak jak narzędzia, znaczy kosiarki, prawda, pilarki, już przeszły na inny materiał. I tam już są, przepony są z innego materiału i przewody też paliwowe też są z innego materiału. Chyba to jest rzecz, o której się nie mówi, no bo właśnie mamy jeszcze kosiarki, piły spalinowe i tak. No, które do tej pory są tak na gaźnikach. Znaczy tak. I one są jakby w takim razie już przygotowane na... Tak. Zadzwoniłem do serwisu i potwierdzili, że jednak od jakiegoś czasu już mają inny skład. Znaczy z innych materiałów są te elementy robione. To jest właśnie poruszony bardzo ciekawy wątek związany z kosiarkami, z piłami spalinowymi, no bo też jakby tutaj mówimy, głównie ta cała narracja skupia się na samochodach, a przecież jest jeszcze cały obszar dwusuwów, o których się mało mówi, prawda? Tak, ja sam na przykład, no akurat też nie samochód, bo mam Simpsona S51 z 89 roku i co na przykład w przypadku takiego Simpsona, czy tam... Tam to trochę inaczej wygląda, ponieważ tam jest mieszanka olejowa, prawda? Tak. I ten olej jednak troszeczkę spłukuje, znaczy zabezpiecza tak jakby tę powierzchnię.
to tam wszystko wolniej, to wszystko będzie powstawało. Bo prawdę mówiąc w dwóch słowach, to takich nalotów nie zauważyłem. Tylko jeżeli powiedzmy ktoś po sezonie nie wypali tej benzyny, olej zostaje i nieraz się robi taka gęsta, jeszcze bardziej gęste niż miód. I to nieraz trudno, nawet trudno rozpuszczalnikiem to zrobić. Ale jeżeli chodzi o te naloty, to w dwóch słowach nie zauważyłem. Aha. Jednak ta olej chroni, taka warstwa powstaje ochronna. Czyli podsumowując, to jakby co możemy zrobić, jak możemy zaradzić? Po pierwsze, dobrze, jeśli lejemy 9,8, to wyregulować. Jeżeli będzie spalanie stukowe, tak, no to trzeba wtedy korygować zapłon. Drugie rozwiązanie, też pomyśleć o lepszej jakości przewody. No z przeponami, no to cóż, trzeba wierzyć producentowi, że rzeczywiście tak. Bo ja też to kupiłem jako olej odporny i benzyny odporne. Okazało się, że ten drugi to jest pewny. Mam taką firmę, która już wiem, że robi dobrej jakości. Dlatego no tutaj można byłoby spróbować. Co jakiś czas możliwe, że można te przewody paliwowe nawet wymienić, żeby... Bo z zewnątrz one czasami się wydają bardzo ładne, ale w środku się kruszą. I też miałem przypadki, że wtedy zaworek iglicowy, jak dostanie takie ziarenko, to się zacina i przelewa samochód. Jeszcze dwa rozwiązania, o których myślę. No pierwsze to po prostu częściej jeździć swoim klasykiem regularnie. A ostatnie też jeszcze, no może mieć swoje własne paliwo, bo z tego co wiem, to też pojawiają, tak? Tak, tak. W Norwegii mają takie paliwo, tylko że to nie jest na stacjach benzynowych, tylko można zamówić. To jest butelka, bańka 25-litrowa i to jest 98-oktanowa, ale w ogóle podobno nie bierze, nie chwyta wilgoci. No i ma takie tam dodatki, które właśnie pomagają. Znaczy są na plus do tych klasyków. Ale ona jest bardzo droga. Czyli ile? W przeliczeniu na polskie to niecałe 600 zł. Za ile? Za 25 litrów, bo tam chyba 1600 koron kosztuje u nich taki zbiorniczek. To, o czym teraz mówiliśmy, dotyczy w polskich realiach głównie klasyków z PRL-u. No ale te modele, które teraz spotykamy na zlotach, to właściwie jednak samochody trochę nowsze, już wyposażone w układ wtryskowy. Zobaczmy w takim razie, co z nimi. Jest z nami osoba, która myślę jest najbardziej właściwą osobą, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, co z samochodami z wtryskiem. Adam Klimek. Nie żaden teoretyk, prawdziwy praktyk, jeśli chodzi o samochody. No tak, no właściwie tutaj mówimy o modelach już z lat 70., a nawet zahaczających o lata 2000, czyli jeśli chodzi o youngtimery i właściwie to, co w Polsce rozumiemy jako klasyki, no to właśnie będą te samochody, o których teraz będziemy mówić. To prawda. Zacznijmy może od tego, że ktoś może nie dotrzeć do końca naszego spotkania, bo to nie jest opowiadanie w dwóch zdaniach na ten temat, więc jakby z dużej chmury mały deszcz, natomiast na pewno do każdego trzeba podejść indywidualnie. To, co zrobiło państwo polskie, czyli zrobiło tam jakąś informację ogólną, ona jest bardzo ogólna i tak naprawdę wiele osób wciąż zadaje sobie pytanie, a czy to mnie dotyczy, bo powiedzenie ogólnie, że w tych rocznikach był problem, nie do końca jest trafne. Mówimy o układach wtryskowych, lata 70, jak powiedziałeś, no ale wtedy w sumie to co było? No to były albo wtryski mechaniczne, albo takie bardzo proste jednopunktowce, no i pojawiały się oczywiście jakieś wielopunktowe wtryskiwacze i układy wtryskowe. To aspekt tego paliwa 10 jest, że tak powiem, na wielu etapach trzeba rozważyć. Po pierwsze, sposób dostarczania paliwa, magazynowania, następnie dystrybucji, następnie spalania i tego, co zostaje po spalaniu, tak? Ale również magazynowanie jest tutaj istotne. Zacznijmy może od takiego stwierdzenia, że E5 jest z nami od zawsze i nikt nie robi z tego hałasu. Pamiętam pierwsze Volkswageny, gdzie ja już wyczytałem w instrukcji i też na wlewie była informacja, że tylko 98. Z punktu widzenia mechaniki, techniki, ta 98 jako paliwo lepsze jakościowo, jeżeli chodzi o dodatki, lepsze, jeżeli chodzi o spalanie, było obowiązkowym paliwem. No ale oczywiście, no co się stało? Jak klienci kupowali nowy samochód i mówią, o kurde, 9,8 albo nawet używany samochód, 9,8, będzie mi to kosztowało więcej, choć to więcej w niektórych przypadkach przebiegów 5-8 tysięcy rocznie, to w ogóle jakaś pomijalna kwota przy zakupie samochodu, no to wtedy pojawiły się takie spekulacje, bo tak to trzeba nazwać, że okej, może być na 9,5. To jest oczywiście nieprawdą.
Te silniki były z wtyskiem bezpośrednim tworzone pod benzynę 9.8. Tutaj jakby szereg reakcji, które zachodzą podczas spalania, podczas dawkowania było istotnych i ta jakość paliwa była istotna. Pamiętam czas, jak jeździłem w latach 90. do Niemiec i się kupowało benzynę najtańszą, miała 91 oktanów. I wyobraźcie sobie, że samochody nasze, te polskie, które tutaj żeśmy kupowali już zakatowane i tam potem jeździły, one lepiej się sprawowały na paliwie niższej, w niższej liczbie oktanowej w Niemczech niż w Polsce na 9.5. No, z czego to wynikało? Z jakości paliwa, które było w Polsce. Bo my mamy od niedawna kontrolę tak naprawdę jakościową. Co do zawartości etanolu w paliwach, to jest temat sprzed, nie wiem, 13 lat, bo mniej więcej Niemcy od chyba 11 roku, z tego co pamiętam, już stosowały. Co to się zmieniło? No zmieniło się oczywiście podejście, bo to zawsze jest tak, że trzeba wymusić. Wymusić zmiany konstrukcyjne. W przypadku Karizmy GDI, czyli w ogóle wtrysku w kategorii GDI pierwszej generacji, problem na E10 będzie. Z całą pewnością będzie. Tutaj nie ma wątpliwości żadnych. Zakres i czas, w jakim się pojawią usterki, jest rzeczą nieobliczalną, bo tego nikt nie sprawdził jeszcze, bo mamy od niedawna. Właściciele muszą być też o to przygotowani. Natomiast ja trochę to patrzę z innej strony. Jak ktoś ma youngtimera, albo oldtimera nawet, zrobił w nim blacharkę, tapicerkę, drewno, skóry, inne rzeczy, dla niego zrobienie układu paliwowego nie jest problemem. Tak? Co się może w nich popsuć? Tu na przykład mamy wtryskiwacz od mechanicznego wtrysku. Jak na to patrzysz, no co myślisz? Co to się może popsuć może? No, no tak naprawdę, no, jeżeli to tworzywo w kontakcie z alkoholem nie zacznie się jakoś nam psuć, to nic się nie stanie. A czy tworzywa są podatne? Tak. Przykład bardzo prosty z podwórka. Kiedyś miałem ogara, normalnym było to, że montowało się igielit do gaźnika. Zwykły przewodnik, najtańszy, paliwowy. Spróbuj w przypadku paliwa E5 zamontować sobie igielit. Gwarantuję ci, że po 3 miesiącach jest twardy, po pół roku jest plastikowy i pęka. Owszem, możemy powiedzieć, to był inny igielit. No, trochę nie tak, nieprawda, bo to był najtańszy produkt, więc jego receptura się bardzo nie zmieniła. Może trochę zubożała, no bo zawsze się liczy ta wydajność. Natomiast no, na tym paliwie się źle zachowuje. I teraz reakcja na takie elementy, z których jest zbudowany układ paliwowy, będzie różna w zależności od samochodu. Tutaj na przykład mamy jakieś uszczelnienie. Te elastomery, część reaguje z tym alkoholem, powiedzmy, względnie dobrze, ale część faktycznie może albo stwardnieć, albo, że tak powiem, spuchnąć. Jedno i drugie będzie zabójcze dla układu paliwowego. Będą się pojawiały anomalia, problemy. I teraz, jeżeli mamy do tego pompę mechaniczną, to jest też wtrysk mechaniczny taką dla mnie zawsze zagadką, bo chyba to jest tak, że diesle się pojawiały, ktoś pomyślał, dobra, zrobimy to, tak w dużym skrócie myślowym mówię, zrobimy sobie pompę do benzyny. I tam też problemów była co niemiara, jak były paliwa nawet dedykowane. Natomiast te awarie pojawiały się dosyć rzadko. Czyli jak powiedzmy paliwo w Niemczech czy Szwajcarii było dobrej jakości, jeździły 200 tysięcy samochody i super. W Polsce niektórzy mieli problemy już po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów przejechanych. Ta benzyna E10, która się pojawi, to jest też rzecz, która, że tak powiem, jest znana od wieków. Tak, alkohol nie jest niczym nowym. Bardziej boję się czego? Dodatków, które będą musiały się pojawić w niej, dlatego że no, ta benzyna jest super, jeżeli ktoś jeździ codziennie, tankuje regularnie samochód, to takich jakichś super rzeczy się nie powinien spodziewać, jakichś nadzwyczajnych atrakcji związanych z awariami. Natomiast no, może być problem, jeżeli chodzi o samochody klasyczne, gdzie jeździmy okazjonalnie. Więc czego nie wolno robić? Po pierwsze, nie wolno magazynować tego w baku, dlatego że ona będzie się rozwarstwiała. Każde paliwo się rozwarstwia, co do zasady, tak? No, bo ta liczba oktanowa, która wynika wprost z budowy paliwa, jest mizerna. Dopiero wszystkie dodatki, modyfikacje na przestrzeni lat, one sprawiły, że ta liczba oktanowa poszła w górę i dlatego, powiedzmy, nie wiem, możemy mieć E36, tak, bez turbo, z dużą mocą i parę innych rzeczy się pojawiło dzięki liczbie oktanowej. Natomiast sam alkohol będzie miał wpływ na zbiorniki paliwa. Zawsze mówiło się tak, żeby zbiornik paliwa był pełny, żeby ograniczyć tą ilość powietrza,
bo jednak na zasadzie różnic temperatur będzie się kondensowała wilgoć w zbiorniku. Swego czasu, pamiętam, dolewałem denaturat do paliwa, do zbiornika, żeby ta wilgoć, która powstała, jakoś się wymieszała, bo było takie połączenie fizyko-chemiczne, że tak powiem, i była spalona, a nie magazynowana w zbiorniku, tak? Kiedyś normalną rzeczą było, żeby były odstojniki w samochodach, żeby tą wodę zrzucić, tak? Bo woda, mając zawsze większą gęstość, zostawała na dnie osadnika, a na górze było paliwo. Więc ludzie znali ten problem, który był. Tylko, że to powodowało korozję. Alkohol sam w sobie fajnie się łączy. No, każdy, kto tam kiedyś mieszał jakieś sobie alkohole, czyli robił ze spirytusu wódkę, powiedzmy, wie, jak to działa. Da się to wymieszać. Więc jest higroskopijny, czyli chłonie wilgoć. I to niestety jest duży problem dla tych samochodów, dla silników, bo jednak ta wilgoć, no umówmy się, samochód, co do zasady, nie powstał żaden silnik nigdy jeszcze, który by był stworzony, żeby kochał biokomponenty. Nie ma czegoś takiego. One są zawsze złem koniecznym. Nie będziemy mówić o polityce, bo to jest dosyć zagmatwane, ale nie potrzebuje wody, nie potrzebuje biokomponentów i całego tego, tej otoczki, która jest tam wciskana do tego samochodu. Natomiast można na przestrzeni lat to wypracować. Przykład bardzo prosty. Wtryskiwacz benzynowy wygląda całkiem normalnie. To jest akurat zapasowy wtryskiwacz do mojego pick-upa. Jak na niego spojrzysz, to sobie myślisz, no wtrysk jak wtrysk, co w tym takiego fajnego? Fajne jest to, że ten samochód od momentu produkcji, ta 12, bodajże 13 generacja, ja mam 13 rok produkcji, był homologowany na paliwie E85, czyli mógł latać sobie niczym RAID 2. E85. Tak, on został homologowany. Nie bez kozery oczywiście, słuchajcie, to oczywiście jest wybieg taki, żeby spróbować 5-litrową V8-kę dostosować do norm i móc to sprzedawać. Ale faktycznie flex fuel oznacza to, że on na tych dwóch paliwach może jeździć i w przypadku samochodu, który już ma swoje lata, tutaj się nic nie dzieje. W przypadku samochodów pierwszej generacji, bo tutaj mówimy o problem, moim zdaniem, największy jest na wtryskach pierwszej generacji bezpośrednich. Wszelkiego rodzaju uszczelnienia, czy to na czujnikach, czy na choćby tych wtryskiwaczach, czy też w pompie, która tworzy wysokie ciśnienie, z całą pewnością one się wysypią. Filtry paliwa, moim zdaniem, trzeba by zmieniać częściej. Jak zapytasz kogokolwiek o filtr paliwa, najczęściej mówi nie wiem. Nie wszystkie samochody mają filtry paliwa, też trzeba o tym pamiętać. Więc warto by może się pokusić, czy nie dorobić tego układu, nie przerobić na przykład wysokociśnieniowego układu, który ma gdzieś tylko smog, żeby dołożyć jakiś filtr paliwa, bo ta korozja z tego zbiornika jest ciężka do wyeliminowania, a powiedzenie komuś kup nowy zbiornik w wielu przypadkach oznacza, że trzeba go gdzieś tam adoptować albo wykonać od zera, bo do wielu samochodów nie ma, tak? Kiedyś zbiorniki były stalowe, tworzywo się pojawiło tam powiedzmy 30 lat temu, więc no ciężko jest taką dobrą radę dać. To, co trzeba na to zwrócić uwagę, to jakiekolwiek połączenia, czy to będzie szybko złączka, bo na takich przewodach stworzy, sam przewód ocaleje, ale on jak jest gdzieś łączony, czy na szybko złączkę, czy jakiś nypel, to tam występuje uszczelnienie w postaci takiego małego choćby o-ringu. I to się wysypie na E10. Z całą pewnością. Czy jest to problem? Myślę, że nie jest to problem. To jak powiedziałem, ludzie, którzy kochają starsze samochody i tak już włożyli w to kupę kasy i serca, muszą ten układ paliwowy wrzucić na stół. Przy okazji dowiedzą się wiele o tym, co w nim siedzi, bo najczęściej zbiornik nie jest płukany, nie jest czyszczony regularnie, a kiedyś to była normalna czynność obsługowa. Raz w roku mechanik czyścił zbiornik paliwa. Dzisiaj to jest abstrakcja, tym bardziej, że nie ma korków spustowych, więc jakby każdy mówi, okej, niech tam mieszka samo zło, a tam mieszka dużo złego. Więc materiały, z których się są zbudowane uszczelki oryginalne, pewnie nie przetrwają, ale przecież jak kupujemy cokolwiek, czy to będzie taki, powiedzmy, preparat, tworzywo, silikon jakiś uzbrojony, czy to będzie poliuretan, czy będą to uszczelki, jakieś papieżaki, ale robione na przykład już troszeczkę inną technologią, one będą odporne na takie rzeczy. I awaria się pojawi, ale to jest kwestia kilku lat. Więc ciężko mówić, że już dzisiaj zatankowałem E10 i mi nagle układ paliwowy zdechł. W to nie uwierzę. To jest tylko i wyłącznie przypadek, tak? Bo on się i tak by popsuł, nawet jakby było E5 na stacji.
wydaje mi się, że robienie wokół tego burzy nie jest fajne. Problem, wiesz, gdzie będzie. Jak sobie kupiłeś Audi na przykład A4, 2000, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci rok, tak? Pierwsza generacja silników FSI. No jest to problem, bo te elementy są dosyć drogie. I ten samochód warty szóstkę, mechanik ci mówi szóstkę. Rozumiesz? Trochę jesteś pod wodą, nie? Bo jak zsumujesz wszystkie rzeczy, które musisz wymienić, zbiornik, pompa, inne historie na świeże, to nie ma zasadności. No. Dlatego też powtarzam, bo wiele osób mówi, no bo to 9,8, to ile to będzie mi kosztowało? No to sobie przelicz stare różnice w tych grosikach na litrze versus to, co jeździsz, i okaże się, że może lepiej zatankować paliwo lepszej jakości, wyższej jakości i mieć święty spokój. Bo jak mówię, w E10 problemem nie jest sam alkohol, stricte alkohol, bo on nie załamie nam tego układu paliwowego z dnia na dzień, ale on, żeby się tam znalazł i żeby on się nie chciał oddzielać, to tam cała ilość rzeczy, dodatków chemicznych poszła. I myślę, że to nie jest tak groźne, bo przecież pamiętamy wszyscy, jak się pojawiła benzyna bezołowiowa, ile to było zamieszania. Ludzie się załamywali, tu trzeba głowice szybko wymieniać, prowadnice zaworowe. Spokojnie, tak? To nie zacierało się od razu. Pojawiły się dodatki, które jakby ograniczały ten niekorzystny wpływ na zawory choćby. Tutaj jedynym rzeczą, o którą ja się martwię, to są stopy aluminiowe. One były trochę inaczej kiedyś robione. I ten alkohol pod dużym ciśnieniem, przy dużej temperaturze faktycznie wpływa na korozję aluminium. Więc tutaj elementy układów wtryskowych, które są z aluminium, mogą chcieć korodować. Ale powtarzam, jeżeli ktoś będzie regularnie serwisował, zaglądał, wymieniał filterki, a nawet sobie dołożył układ filtrujący, nie ma powodu do paniki. A jeszcze są dwa scenariusze, które widzę. Pierwszy jest taki, że mówimy jednak o samochodzie z wtryskiem, ale samochodzie na tyle starym, że powstawał w czasach, kiedy no, o paliwie 9,8 to jeszcze nikt nie myślał tak naprawdę. Mhm. I co, jakby, czy jakby to lanie teraz 98 to nie jest problem z kolei, czy to jakichś innych niepożądanych konsekwencji? Tak naprawdę w benzynie 98, która też de facto ma ten biokomponent jakże potrzebny naszemu silnikowi, prawda jest taka, że ta jakość jest dobra i mówi się czasami, że żeby nie przedobrzyć. Tak naprawdę, jeżeli to się spodziewa w starszych silnikach wtryskowych przyrostu mocy, to ona nie nastąpi. Ale nieco nowsze jednostki bardzo dobrze reagują, bo komputer z racji tego, że ma już do dyspozycji sondę, czasem nawet dwie sondy, ma czujniki stukowe, to potrafi sobie zarządzać tym paliwem dosyć wydajnie i ta moc faktycznie jest większa. Dlatego też nigdy się na hamowni nie jechało na najtańszym paliwie 9,5, tylko 9,8, ale lepiej 100 oktanów. Więc ja mówię, z całą pewnością 9,8 lać można, nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji, bo do tej pory jeździliście na 9,5 E5 i nie było tych konsekwencji, więc dlaczego miałoby się pojawić teraz? Owszem, dołożenie 5% to nie jest tak, że tylko 5% więcej. To ryzyko znacznie się zwiększa. Myślę, że to jest kwestia 30-40%. Jest większe ryzyko na uszkodzenie uszczelnień, no bo jednak jest dwa razy więcej tych dodatków, tak? A tak samo jak dodatki myjące. No one są też fajne, bo chcemy mieć czyste komory rozpalania, czysty układ paliwowy, ale te dodatki myjące zabierają również to, co mamy w układzie paliwowym, co się przez 30, 40 lat czy 50 nawarstwiało. Dlatego naprawdę, jeżeli mamy taką sytuację, że kochamy swój samochód, kupiliśmy go, rozbierzmy ten układ paliwowy na elementy. Zobaczcie, co się, z czego on się składa. Bo jeżeli mamy tam stal, mamy nyple stalowe, to tam się nic nie stanie. Tak? W tych starych konstrukcjach, co tam ma się stać? Nie ma możliwości. Sam silnik nie będzie reagował, myślę, jakoś źle, jeżeli chodzi o aluminium. Tutaj nie ma aż takich przełożeń. No ale to mówię, to jest wszystko kwestia chyba doświadczeń, które mają nasi koledzy w Niemczech, bo tam jest to paliwo od lat stosowane i dostępne. U nas jest to nowość i tak myślę, że wszyscy się trochę boją. Kwestia potem rozruchu, to też będzie się pojawił problem, tak? Będzie się on pojawiał, no ale w samochodzie możesz sobie skorygować. Gorzej, jak nie wiem, masz piłę na przykład do drzewa albo kosiarkę, tam już nie ma czym regulować, tam nie da się tego ssania przytrzymać, więc myślę, że moja kosiarka w tym roku będzie cięła trawę na 98. Łatwiej po prostu będzie szarpać, no tylko to. A jeszcze drugi scenariusz, bo też mówisz o tym po prostu, no, można wyjąć cały układ paliwowy, w tym co samochodu, które damy.
A załóżmy, że to jest nasz youngtimer, w którego nie chcemy wsadzać aż tyle czasu i energii, żeby teraz cały samochód rozbierać. Czy jest jakiś, powiedzmy, półśrodek, jakiś kompromis, co można zrobić? Teoretycznie jest, teoretycznie można próbować to mieszać. Mhm. Ale kurczę, powiem wam szczerze, ja prywatnie jestem przeciwnikiem takiego... No takiego mieszania, w ogóle podcierania, to się mówi szkłem. To tak trzeba nazwać po imieniu. Naprawdę, jeżeli ktoś ma youngtimera, ma w oryginalnych komponentach, nie bardzo ma czas, ochotę i środki na to, żeby teraz ten układ nagle przeglądać, bo klimat tak powiedział. 9.8 lub też paliwa premium, one do niedawna ludzie z tego szydzili, to też mnie bolało, jak się mówiło o tym, że to, tam jest marketing, tylko oni chcą kasę od nas wyrwać, bo to jest premium paliwo, tak? Zaczęli oczywiście obiecywać większe przebiegi marketingowce, ale te paliwa były inne. I trzeba sobie powiedzieć, że bazę każdy może kupić, ale co do tej bazy dołoży, to jest tajemnica słodka firmy. Dlatego te paliwa premium są naprawdę premium. One są lepszej jakości niż te popularne, najtańsze. No. I nie kupujemy paliwa na stacji gdzieś tam daleko w świecie. Nie chcę nikogo obrażać, ale po pierwsze te zbiorniki na tych stacjach też powinny okresowo być wymieniane. I jeżeli mamy E10 i mamy alkohol, który będzie chłoną tą wilgoć, no na takiej stacji gdzieś daleko w świecie możemy tej wilgoci mieć w zbiorniku znacznie więcej niż nasz układ zniesie. W takim razie tak. Przeliczmy sobie to na konkretach. W takim razie, żebyśmy wiedzieli, który no, czyli rozwiązanie... krótko mówiąc, tak. Masz na przykład... LS400. Tak. Masz fajne 36. Masz coś, co ma wtrysk pośredni, bo to są wtryski pośrednie, ale tam też jest ryzyko, że coś się wydarzy, nie? No i teraz... Ja mówię, spróbujmy na 9.8 policzyć, ile nas to będzie kosztowało. 9.8 na dzisiaj 6,80 za litr. 9.5, 6,40, 40 groszy różnicy. Tak. I kalkulator. Biorę kalkulator. Dyszkę będzie łatwiej, dychę spala na 100 km. Tak. Razy 40 groszy to jest 4 zł. 4 zł drożej na 100 km. Tak. 1000 km to jest 40 zł, czyli 400 na 10 tysiącach km. Drożej. Myślę, że... To już jest sporo w sumie takim. Na klasyka? Bardzo dużo. Ja z doświadczenia wiem, że w okresie letnim, nawet jeżeli zaliczam dużo imprez, to jeżeli gdziekolwiek pojadę, to ten przebieg kosztuje 5-6 tysięcy rocznie. Maksymalnie tyle jestem w stanie przejechać. No i nawet powiem, że pracuję długo. Niektórzy przejeżdżają pewnie więcej. Mhm. Ale gro ludzi przejeżdża 1000 km podczas jednego sezonu takiego letniego. Mam nadzieję, że te kilka uwag pozwoli Wam trafnie podjąć decyzję, co zrobić w swoim przypadku, no bo ostatecznie to do Was należy ta decyzja, a my Wam po prostu chcieliśmy pomóc. Nie chcemy Was straszyć, myślę, że wręcz przeciwnie. Pokazaliśmy, że diabeł nie jest aż tak straszny, jak go malują, także róbmy wszystko z rozwagą, nie dajmy się oszaleć, bo nawet z klasykiem dalej spokojnie da się jeździć i można się z niego cieszyć. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.